Były premier Mateusz Morawiecki otwarcie opowiedział o swojej sytuacji finansowej, ujawniając zaskakujące szczegóły. W niedawnej rozmowie w podcaście Żurnalisty poruszył kwestię swoich zarobków, kariery bankowej oraz majątku przekazanego na żonę. Gdy zapytano go o doświadczenia jako prezesa banku, Morawiecki przyznał, że zarabiał znaczne sumy. Powiedział: "Kiedy zostałem prezesem banku, zarabiałem naprawdę dużo pieniędzy. Mogę powiedzieć, że to były ogromne kwoty. Jednak nie łączyłem tego z poczuciem szczęścia. Te zarobki ułatwiały różne decyzje w życiu. Kiedy odszedłem, dostałem propozycję pozostania. Gdybym kontynuował pracę w polskim banku, prawdopodobnie zarobiłbym dodatkowe 100 milionów złotych. Gdybym zaakceptował karierę międzynarodową, również mi ją zaproponowano, zarobiłbym około 200 milionów złotych. Morawiecki poruszył również spekulacje dotyczące przekazywania nieruchomości na żonę. Stwierdził, że czeka na ustawę, która umożliwi ujawnienie majątku małżonków polityków. Pokazuje cały swój majątek, dokładnie taki, jaki jest. Nie mam absolutnie nic do ukrycia. Jak już wcześniej powiedziałem, zarobiłem 40 milionów złotych. Kiedy ta ustawa wejdzie w życie, moja żona nie będzie miała problemu z ujawnieniem swojego majątku. Czekamy tylko na regulacje i formularze, bo wiem, że są spekulacje dotyczące zagranicznych, ukrytych nieruchomości. Będzie to rozczarowanie, jeśli nie znajdzie się nic", podsumował. Morawiecki dzieli swoje życie z Iwoną Morawiecką, która żyje w cieniu sławnego męża. Para poznała się w szkole podstawowej i ma razem czwórkę dzieci: Aleksandrę, absolwentkę SGH, Jeremiasza, mieszkającego w Wielkiej Brytanii, Ignacego i Magdalenę. Dwoje z nich jest adoptowane. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.